Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj odpowiem na pytanie, gdzie pracownica w ciąży powinna dostarczyć zwolnienie lekarskie. Oczywiście zaczynamy od zapytania. Witam, jestem na zwolnieniu lekarskim od 25 maja do 21 czerwca bieżącego roku. Zważywszy na fakt, iż jestem w ciąży, lekarz dał mi drugie zwolnienie na okres od 22 czerwca do 28 czerwca i teraz mam pytanie. Czy te drugie zwolnienie powinno być dostarczone do ZUS-u? Kolejne pytanie, za ile teraz pracodawca ma mi wypłacić wynagrodzenie? Okres rozliczeniowy mam do 30 bądź 31 każdego miesiąca. Za maj wynagrodzenie zostało wypłacone. Zakład zatrudnia mniej niż 20 osób. Dziękuję za pomoc. Otóż odpowiadając na to pytanie, zwolnienie powinno być dostarczone do zakładu pracy, ale ten zakład przekazuje je dalej do ZUS-u. No można mieć tylko nadzieję, że ZUS wypłaci pieniądze w miarę sprawnie, ale nie znam dokładnie ich procedur wewnętrznych i jak to długo trwa. Na pewno im szybciej zwolnienie znajdzie się w ZUS-ie, no co zależy w pewnym sensie od kadr, tym szybciej będzie jakaś wypłata. Tak więc powtarzam jeszcze raz, pracownik dostarcza zwolnienie do zakładu pracy, a zakład pracy do ZUS-u. Oczywiście zależy to od ilości pracowników, do 20 czy powyżej 20. I wtedy płaci albo ZUS, albo pracodawca przekazuje pieniądze z ZUS, jest takim pośrednikiem. Natomiast jeżeli ktoś ma z Was tutaj ciekawego do powiedzenia w tej sprawie, to serdecznie zapraszam do komentarzy na mojego bloga zwolnienielekarskie.pl lub na kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. No cóż, na tym kończę. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasz problem, gdzie należy zanosić zwolnienia lekarskie, ale jeżeli jest się pracownikiem. Sytuacja ta nie dotyczy zwolnień po ustaniu zatrudnienia, gdzie musimy zanosić do ZUS-u. Na tym kończę. Bye bye. Mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.